Polska stanęła na kolejnym zakręcie. My, obywatele RP, doskonale zdajemy sobie sprawę, że żaden plebiscyt i sondaż nie może zastąpić prawdziwych, powszechnych, równych, bezpośrednich i odbytych w tajnym głosowaniu wyborów. Żadne głosowania odbywające się 21, 28 czerwca, 37 maja lub 42 lipca nie będą wyborami. W tej chwili kolejna próba obejścia konstytucji znajduje się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Chcieliśmy zaapelować do wszystkich senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o chwilę refleksji nad tym, czy na pewno chcą przykładać rękę do kolejnego łamania konstytucji. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego tam, w budynkach parlamentu, bo znakomita większość z nas ma od 5 lat czy 4 lat zakazy, niektórzy już chyba bezterminowe zakazy wstępu do świątyni demokracji, jaką jest parlament. Wybory prezydenta RP są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Dla nas jako obywateli RP jest to oczywiste, jak i oczywiste jest to, że wyborami nie może być jakieś głosowanie w jakimś terminie ustalonym przez nieuprawnione do tego osoby, a w dodatku przeprowadzone w sytuacji licznych ograniczeń swobód obywatelskich. Instytucji wyborów trzeba bronić, a nie gonić za doraźnymi i raczej iluzorycznymi korzyściami politycznymi. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie prawdziwych wyborów w konstytucyjnie określonym terminie, po wygaśnięciu mandatu obecnie pełniącego tę funkcję prezydenta, jego rezygnacji lub wprowadzeniu formalnie stanu klęski żywiołowej, który i tak faktycznie obowiązuje. Dla zapewnienia równości przyszłych wyborów wzywamy wszystkich dotychczasowych kandydatów do rezygnacji z kandydowania dla zapewnienia równych szans nowym kandydatom. Tego wymaga od was nie tylko poszanowanie zasad demokracji, ale także zwykła ludzka solidarność i przyzwoitość. Wszystkich prodemokratycznych kandydatów wzywamy do rozpoczęcia natychmiast demokratycznej procedury wyłonienia jednego, wspólnego kandydata, który będzie w stanie, zachowując podstawowe wartości opisane w Konstytucji, w wolnych i uczciwych wyborach stanąć skutecznie przeciw kandydatowi Zjednoczonej Prawicy. Wszystkich współobywateli, którym na sercu leży demokratyczna przyszłość Polski, wzywamy do poparcia naszego apelu. Zdając sobie sprawę, że obecnego szaleństwa powstrzymać zapewne się nie da, że przyniesie ono demokratyczne, dramatyczne skutki dla przyszłości, czujemy się jednak w obowiązku dołożyć wszelkich starań, aby jednak spróbować ten cel osiągnąć. Obywatele RP. Liczymy na to, że jeszcze w ciągu od następnych dni lub tygodni będziecie w stanie przywrócić obowiązywanie dokumentu, który tu symbolicznie pokazujemy i którym symbolicznie w tej chwili zasłaniamy budynek Sejmu, który ostatnimi czasy polską konstytucję po prostu depcze. Dziękuję za tą petycję. Ja przekażę kolegom i koleżankom z Senatu, wszystkim, którzy dzisiaj są obecni. Mam nadzieję, że te wybory prezydenckie będą pierwszym krokiem do tego, żebyśmy odsunęli PiS od władzy i żebyśmy zaczęli szanować prawo Polski. Pod warunkiem, że będą wyborami odbytymi w konstytucyjnym terminie po 6 sierpnia. Cokolwiek to znaczy. Tak. Prosimy o przekazanie. Dobrze, przekażę to. To znaczy, panie senatorze, opisane jest dokładnie w Konstytucji Rzeczypospolitej. I chciałbym, żeby prawo było szanowane. Konstytucja i też całe prawo, jakie stanowione jest w Polsce, żeby było prawem i było naprawdę szanowane przede wszystkim przez rządzących, ale i przez obywateli. I to do tego dążmy. W rękach, panie senatorze, Senatu Rzeczypospolitej. Senatu i Sejmu, tak. Koalicja
W tej chwili jest to w rękach Senatu. Tak, w tej chwili jest w rękach Senatu i będziemy głosować mądrze, zgodnie z konstytucją, przynajmniej ja. Jednocześnie pouczam pana, że na podstawie artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń ma pan obowiązek okazania dokumentu tożsamości na wezwanie policjanta. Jeżeli pan tego nie zrobi, to jako sprawca wykroczenia z braku możliwości ustalenia danych osobowych może pan zostać zatrzymany. Czy ma pan tego pełną świadomość?